Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Zetrik, a to są Daily Newsy z dnia 14 lipca 2017 roku. Zapraszam was do oglądania. Nie chcę was straszyć, ale Battleborn może wkrótce zniknąć ze świata żywych gier komputerowych. Najnowsze dane dotyczące liczby aktywnych graczy nie napawają optymizmem. Wczoraj bawiło się w Battleborn całe 250 osób. Wynik żenująco słaby jak na teoretycznego konkurenta Paladins. Jeśli oglądaliście niedzielny pokaz na temat Warframe, to waszą uwagę musiał przykuć nowy język, jaki pojawi się w grze. Twórcy zachęcali do próby deszyfracji tego języka. Użytkownicy Reddita zakasali rękawy i wzięli się do roboty. Zajęło im to niecałe dwa dni. Jak widać, nie ma dla graczy Warframe rzeczy niemożliwych. Dodatek wraz z nową rasą i językiem ujrzymy na przełomie sierpnia i września. Blizzard odkrył kolejny błąd w swoim Diablo 3. Pozwalał on na bardzo szybkie levelowanie legendarnych klejnotów. Błąd został już naprawiony, a nielegalnie wyekspione klejnoty cofnięto do stanu przed użyciem błędu. Dodatkowo w ramach rekompensaty uruchomiony zostanie dwa razy exp w ten weekend. Epic Games obiecał nową postać w Paragon co 3 tygodnie i słowa dotrzymuje. Zinx, skrzyżowanie kobiety i kota, dołączy do ekipy Paragonu już we wtorek 18 lipca. Zinx wykorzystuje manę do zasilania swojej wytrzymałości i zadawania wrogom stopniowych obrażeń. Wkrótce do Black Desert Online zawita nowa klasa postaci. Nazywa się Mystic i wszystko wskazuje na to, że będzie żeńskim odpowiednikiem Strikera. Najpierw zawita na serwery koreańskie, ale data premiery nie jest nam jeszcze znana. To już oficjalne. Raid Tomb of Sargeras jest najtrudniejszym od 2010 roku wyzwaniem dla graczy. Od 17 dni najlepsze gildie na świecie starają się pokonać Kil'jadena i jego ekipę. Zaczęły się nawet pojawiać głosy, że Kil'jaden jest zbyt przesadzony i potrzebny jest nerf. Blizzard jednak na razie nie zamierza podejmować takich kroków. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze Daily Newsy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz na dole i nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Trzymajcie się.